Tydzień temu mieliśmy bardzo ciekawe kazanie, które okazało się być bardzo trudnym do przełknięcia niekiedy, prawda? I to jest niczym w porównaniu z tym, co przyjdzie dzisiaj. Takie pytanie na początek, które mam zadanie, zaplanowane jest, co Bóg zaplanował, żeby było nierozłączne albo nierozerwalne? Małżeństwo! Miłość Boże, nic nie odłączy nas od miłości Chrystusowej. Mhm. Kościół dobra, czyli Kościół nierozłączny, nierozerwalny od Chrystusa. Dobrze, kolejne pytanie. Jak rozwalić małżeństwo zdradą, kłamstwami, kłamstwo to też jest zdrada. Pomówieniami, to też jest zdrada, nałogami. Też podeszłoby pod zdradę, tak? Bo my zazwyczaj kiedy myślimy o zdradzie, to tylko o tej cielesnej, ale wszystko to, co obiecałem, a później się z tego wycofuję i to łamie. Jest zdradą obietnicy, tak? Nie mieć miłości, przemocą, mhm. brakiem relacji. Tak. Bo zobaczcie, myśleliśmy o swoim małżeństwie, ale też można rozwalić czyjeś małżeństwo, tak? A małżeństwo, pamiętamy, ma być u wszystkich we czci i w szacunku, czyli czyjeś też, tak? Czyli wtrącając się i niszcząc komuś życie, możemy rozwalić czyjeś małżeństwo. Różnicami poglądów. A zobacz, a, wszyscy, a najczęściej się mówi jednak, że te różnice poglądów, czy różnice znań przeciwieństwa się przyciągają i łączą, nie? Tutaj może to być coś, co połączy ludzi, w sensie różnice poglądów, różnice wszystkiego. Może być tym, co złączy, bo będą się dopełniać, ale zarazem może być to też coś, czymś, co rozwali małżeństwo. Super. Czyli brak wspólnego autorytetu. Mhm. Dobrze, a kolejne pytanie. Jak rozszczepić atom? No co, nie? Słuchajcie, wpisałem, w, bo ja nie jestem yy, ta, fizykiem kwantowym, tak jak Pierrot. Pierrot by nam tutaj dał godzinny wykład, streszczenie, ale najprostsza definicja, jaką znalazłem, było tak. I to naprawdę przeczytałem dzisiaj rano. Bo atom jest jak orzech. Jeśli weźmiemy odpowiednio duży młotek i w niego przywalimy, to się rozwali, tak samo rozwali się atom. Potrzeba dużej energii i wtedy ten atom się rozwali. Najprościej jak się da. Tak, ja zrozumiałem. Więc da się, da się. Da się rozwalić atom, nie? I słuchajcie, chciałbym dzisiaj po raz trzeci, żebyśmy podeszli do tematu Boga. I w tym dzisiaj podejdziemy do tematu Boga. Jak zauważyliście, na pierwszym kazaniu dwa tygodnie temu mówiliśmy o Bogu w kontekście Bogu jako Stwórcy, super, tak? Bóg był stwórcą, stworzył wszystko, e, a nie żadne tam jakieś ewolucyjne makrozmiany. Dobrze, a tydzień temu mówiliśmy o Bogu jako o, o tym, który ma autorytet i tym, który ma władzę. Dzisiaj powiemy o pewnej kolejności, o pewnej zamierzonej, właściwej kolejności odnośnie Bóg, jego słowo, Bóg. Jego Słowo i człowiek. Taka kolejność. Dzisiaj dlatego, że bardzo, bardzo bolesne jest to, że to już się zaczęło w połowie XX, a właściwie na początku XX wieku yy, wraz z ruchami charyzmatycznymi podnoszenie godności człowieka, żeby stał się na równi z Twórcy. A Boże Słowo gdzieś odeszło w tył, no bo jakże nie, nie korespondowało to ze sobą i mieliśmy człowieka, który stawiał siebie na równi z Bogiem nie nauczając czy nie przypominając sobie o tym, że jednak Bóg jest Bogiem, ale Bóg jest kumplem, kolegą, przyjacielem. Dlatego musimy sobie jednak przypomnieć tę właściwą kolejność, czy tę właściwą relację jaka między nami a Bogiem zachodzi. Co jest pomiędzy? Może słowo. Tak? I to jest właściwa kolejność. Zobaczcie Psalm 14, werset 1 mówi: co? Sam głupi rzekł w swoim sercu. Co rzekł? Nie ma Boga. Nie ma Boga, tak? Są zniecierpliwieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił, nie? I po pierwsze, Biblia nam potwierdza to, co mówiliśmy tydzień, dwa tygodnie temu, że Bóg jest. Biblia nie ma z głównego zadania udowodnienia tego, czy Bóg jest. Biblia stawia to za pewnik, a tych, którzy twierdzą inaczej, nazywa wprost głupcami. Tak? A więc pierwsze, co to Bóg jest. Bóg jest. Bóg jest stwórcą. Bóg jest. Był, jest i będzie. Tak. I dalej, jeśli Bóg jest, jest stwórcą i tworzył, to wszystko zostało w jakiś sposób tworzone. My wiemy, że wszystko zostało stworzone mocą słowa Jego, czyli Bóg mówił, Bóg wypowiadał i coś się tworzyło, miał taką moc i taką autorytet, ta, taki autorytet. A więc ta Boża wola, to co Bóg chciał, to co Bóg planował, on to wypowiadał i to się działo, tak? Czyli yy, Boża wola dzieje się, czy Słowo Jego, dzieje się od czasu przed, zanim istniała... Ziemia, to Bóg miał już jakąś wolę i zaczął ją wypowiadać. Tak? I przed istnieniem świata, w Ewangelia Mateusza 13,35, czytamy tak, wszystko to co się stało stało się po to, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroka, gdy mówił, otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od kiedy? od założenia świata, czyli od założenia świata wcześniej rzeczy już istniały. Bóg już miał jakąś wolę, jakieś myśli miał i w pewnym momencie swojego istnienia zaczął je wypowiadać, zaczął kreować, zaczął tworzyć, zaczął istnieć czas, który my znamy, i któremu podlegamy, tak? A więc Boża wola jest wyrażona jego słowem yy, i w ten sposób było przed powstaniem ziemi, ale i to co nam mówi 1 Piotra 1:20, tak? Mamy już? Nie mamy. Pierwszy Piotra 1,20 czytamy, że wprawdzie był on na to przeznaczony już kiedy? Przed założeniem, przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero kiedy? W czasach. w czasach ostatnich ze względu na nas. Czyli Bóg już jakąś wolę miał przed założeniem świata, już urato wolę uratowania, zbawienia człowieka miał przed założeniem świata. Mhm. Ale kiedy to wypełnił? We właściwym czasie, już kiedy ten świat istniał, tak? A więc po pierwsze, Bóg jest. Po drugie, Bóg, który jest, ma swoją wolę, którą wyraża swoim słowem przed założeniem świata już to robił. I w trakcie istnienia tego świata też to robił. Tak? I po trzecie, jest człowiek. Bóg, jego wola wyrażona słowem i człowiek. I człowiek jest poddany Bogu choćby myślał, że nie, choćby myślał, że jest wolny do wszystkiego, to jednak jest poddany Bogu. I tutaj nawiązuje bardzo do tego, co mówiliśmy tydzień temu. Choćbyśmy chcieli albo nie chcieli, choćbyśmy uważali, że jest inaczej, jesteśmy poddani Bogu. Tak? A więc przyjrzyjmy się bardziej tym trzem czynnikom. Bogu, Jego woli wyrażonej Słowem, czyli Jego Słowu i człowiekowi. Bo ta relacja, ta kolejność, słusznie zauważyliście, jest i powinna być nierozerwalna. Nie? A więc Bóg. Księga Rodzaju, Pierwsza Mojżeszowa, 1.1. Na początku Bóg, to Jana, 1.1, nie ten, nie ten werset, Księga Rodzaju, 1.1, na początku Bóg rządził niebo i ziemię. Czyli nie mamy tutaj próby udowodnienia, czy Bóg istnieje, skąd się wziął i czy w ogóle istnieje, tylko jest po prostu postawione, tak jak mówiliśmy na pierwszym kazaniu, zapewnik Bóg jest, Bóg istnieje i Bóg Stwórca stworzył. Tak? A więc Biblia nie ma na celu udowadniania istnienia Boga, daje nam ku temu takie dowody, ale to nie jest jej cel. Na początku Bóg, który był, jest i będzie, stworzył, bo jest Stwórcą, niebo i ziemię, tak? Po drugie, Biblia wskazuje, że człowiek ma podstawy, czy jakby widzi dowody na istnienie Boga, tak? Zobaczcie psalm 19. wersety pierwszy i kilka kolejnych, w których czytamy tak. Kto opowiada chwałę Boga? Niebiosa, tak? Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a co głosi dzieło jego rąk? Firmament, nie? Firmament. Dobrze. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa, nie słychać ich głosu. A jednak po całej Ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk i do krańców świata dochodzą ich słowa. Nie? A więc zobaczcie: Biblia pokazuje nam na cały świat jako dowód na istnienie Boga. Nie jest to jej celem ale tak nam pokazuje. Tak? Po trzecie, człowiek również został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie była to żadna przypadkowa, pochodna jakiejś ewolucji jednego gatunku w drugi, choć wierzymy, że człowiek zmieniał się na przestrzeni lat, dostosowywał się do warunków i do środowiska, w których mieszkał, jednak człowiek został stworzony człowiekiem, a nie innym gatunkiem, który gdzieś tam sobie po rozszczepieniu i szczepieniu innych atomów ewoluował w coś innego. Tak? A więc człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Czytaliśmy to dwa tygodnie temu, przypomnijmy sobie, bo to jest piękny fragment. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, czyli Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wersety 26-27. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka. Na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, i ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. A więc Bóg jest, istnieje, Bóg jest, Bóg jest Stwórcą, Bóg. Stworzył wszystko i wszystko opowiada Bożą chwałę, że zostało stworzone przez Boga. Niewerbalnie, choć są to słowa, jak przeczytaliśmy. Oraz człowiek, który jako tą kwintesencję stworzenia, został również stworzony na obraz i podobieństwo Boże jako mężczyzna i kobieta tak? A więc jest Bóg. Najwyższy Bóg, tak? A więc Bóg yy, i po drugie, jest Bóg. I pomiędzy człowiekiem, który już powiedziałem, że będziemy dzisiaj o nim mówili, a Bogiem jest coś. Coś, co stworzyło możliwość tej relacji, bo my Boga nie widzimy. Musieliśmy w jakiś sposób go usłyszeć, więc Bóg wypowiedział swoje słowo, zrozumiałem dla autorów języku, które zostało dla nas opisane. Tak? A więc jest Bóg, który miał wolę, wyraził ją swoim słowem. Tak? Bóg, który istniał wcześniej, miał wolę, wyraził ją słowem I znowu, zobaczcie, jeśli przeanalizować pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, ten, który czytaliśmy dwa tygodnie temu Wierzę, że jeszcze nie wyparował z naszej pamięci Gdzieś tam pozostał Pierwszy rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, czyli stworzenie świata tak? Zobaczcie, ile razy powtarza się ten zwrot Bóg powiedział Bo wszystko zostało stworzone Jego słowem Tak? W wersecie trzecim, 3, wersecie 6, 9, 11, 14, 20 Bóg tworzył, kreował słowem. Bo jego słowo ma moc. Tak? Czy ludzkie słowo też ma jakąś moc? Ma. Co człowiek może zrobić mocą swojego słowa? Może podbudować albo zranić. Może podbudować albo zranić. Prawda? Czy możemy wywołać pozytywne emocje, albo negatywne? Możemy przekazać prawdę, albo kłamstwo. Mamy moc. Nie? Nasze słowo, przepraszam, nasze słowo ma jakąś tam moc. Ale Boża Moc ma zdolność kreowania. Człowiek jeszcze może też tworzyć światy. Tak? Ilu to piękne dzieła, wielkich pisarzy czytaliśmy? Światy, które stworzyli pisząc swoje słowo. Ale jest to zdolność, ten intelekt i wola, którą otrzymali od Boga. Tak? I z pewnością nie jest to realny świat, ale ten książkowy, ten fikcyjny. Po trzecie, światy czytamy, że są ukształtowane przez. Tutaj otworzymy sobie Hebrajczyków 11.3. List do Hebrajczyków, rozdział 11, trzeci werset. I znamy, bo to jest kontynuacja pewnej myśli. I trzeci werset mówi, że przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane czym? Słowem Boga. Tak, iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. A więc wszystko to, co widzimy, cały świat powstał ze względu na Boże Słowo, bo Bóg powiedział co słowo, tak? Po, I Boża wola przekazana została człowiekowi. Co człowiek robi z Bożą wolą? Życzeniowe, ale tak. Człowiek powinien poddawać się Bożej Woli, bo jeśli Bóg, który miał moc wykreować cały wszechświat swoim słowem, powierzył to słowo człowiekowi, mamy je spisane, to co człowiek powinien zrobić z tym słowem? Powinien je przyjąć, tak? I zobaczcie, cały Stary Testament kreuje Boże Słowo jako prawo. Jako prawo, które Bóg dał człowiekowi. A co człowiek najczęściej odrzuca? Bożą wolę, Boże prawo. Nie? Dlatego Bóg stworzył Kościół. Żebyśmy pilnując się jedni nawzajem, czy mił kochając się jedni nawzajem, w tej miłości, też się pobudzali do tego, żeby przestrzegać Bożego Słowa. Nie? A więc mamy Boga, mamy Boże Słowo, które jest tym. Verbalnym wyrażeniem bożych myśli, Bożego objawienia dla nas w sposób dla nas zrozumiały. Bo zobaczcie, żyjemy w XXI wieku. Czytamy Boże Słowo w zrozumiałym dla siebie języku. Tak? Bo Bóg gdzieś tam kiedyś w historii powierzył komuś zdolność przetłumaczenia tego. Wcześniej w historii Bóg natchnął ich, i oni spisali to tak, jak mamy to dzisiaj. Nie? A więc jest Bóg, jest jego słowo. Jest człowiek, stworzenie, Bóg Stwórca, Słowo, które tworzy i człowiek, stworzenie. Jak czytaliśmy, człowiek został stworzony na obraz, podobieństwo, a zatem ma zdolność rozumowania i zdolność, która determinuje działanie. Wcześniej powiedzieliśmy, że ma wolę i intelekt. To, co Bóg nam dał, to, co nas odróżnia od zwierząt, tak, które też żyją, też są stworzeniem. Może mają jakąś wolę, ale człowiek ma intelekt i e, innego rodzaju rozum. Tak? E, a więc mamy człowieka, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, i człowiek po drugie zostaje stworzony, umieszczony w ogrodzie, i ten człowiek podlega Bożemu prawu. Bo zobaczcie, co Bóg powiedział do Adam. E, czytaliśmy to wcześniej. Tak? Potem, że Bóg uczyńmy człowieka na obraz nas podobie, podobnego do nas, i, co, i już następuje wyznaczenie tego co człowiek ma robić. Nie? Czyli zadanie niech panuje, tak? Niech panuje nad rybami morskimi, ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią, nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężcza, mężczyznę i kobietę. A więc człowiek zostaje stworzony. Człowiek zostaje umieszczony w ogrodzie tu na ziemi i ten człowiek podlega Bożemu prawu. W trosce i w utrzymaniu ogrodu, bo to było, to było to zadanie. Bóg powierzył człowiekowi, dbaj o tą ziemię, dbaj o to, co stworzyłem, tak? No, i to jest powtórzone też w drugim rozdziale. Zobaczcie, jeśli macie jeszcze księgę rodzaju otwartą. Drugi rozdział, siódmy werset. Czytamy tam tak. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem zasadził Pan ogród w Edenie na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. Werset 15) I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden. Po co? Aby go uprawiał i strzegł. A więc człowiek nie jest równy Bogu. Człowiek został stworzony. Człowiek nie ma takiej woli, jak ma Bóg. Człowiek ma wolę, którą powierzył mu Bóg i ma zadanie, które powierzył mu Bóg, strzec i dbać to, co Bóg stworzył. Tak? I po trzecie, jak już mówiliśmy wcześniej o Bożym Słowie, Bóg dał prawo, które ma dotyczyć wolności i ograniczeń dla człowieka. Też zobaczcie drugi rozdział, bo zostajemy cały czas w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Ale wersety 16 i 17. I dał Pan Bóg człowiekowi rozkaz, taki rozkaz. I co w tym rozkazie było? Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, przyzwolenie, tak? Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, czyli zakaz. Bo gdy tylko zjesz, z niego na pewno umrzesz, czyli ostrzeżenie. Tak? Czyli człowiek, kiedy został stworzony tu na ziemi, ustanowiony tu na ziemi, otrzymał od Boga jego słowo, bo Bóg powiedział te słowa, mm -hmm. tak? I człowiek je od, miał, były dla niego y, czymś, co dawało mu wolność i życie, czymś, co mogło go zabić, i Bóg ostrzegł o tym człowieka. Wyraźnie, werbalnie tak, że człowiek to zrozumiał. Wprost powiedział: To ci wolno. Tego ci nie wolno, jeśli to zrobisz, umrzesz. Najprościej jak się da. Tak? Bóg wyraził, Bóg stwórca poprzez swoje słowo, wyraził swoją wolę w stworzeniu człowiekowi. Nie? A więc człowiek otrzymał prawo, bo to Boży nakaz jest dla nas prawem. Boże słowo jest dla nas prawem. A więc Boży, A więc człowiek otrzymał prawo, poznał prawo. Cały Stary Testament nam mówi o ludziach, którzy poznawali prawo. Nowy Testament mówi nam o Jezusie, który przyszedł na tą ziemię nie, aby obalić prawo, ale aby je wypełnić, Od, który mówi też, że mamy znać to prawo. tak? A więc człowiek poznał prawo, a, otrzymał prawo, poznał prawo, w tym prawie widzi co? Zniewolenie? Ograniczenie? Że Boże prawo nas ogranicza, zniewala? Nie. Bożym prawie jest wolność. tak? Na jaką Widzi tą wolność, na jaką prawo pozwala, tak? wolność od grzechu. Nie? Widzi ograniczenia, bo Bóg mówi tego ci nie wolno robić. To jest dla mnie obrzydliwością, to jest grzechem, i określa jasno i konkretnie wszystko to, co się mu nie podoba. Tak? A więc widzi też prawo, które zawiera i ostrzeżenie kary. Nie czyń tego. Jeśli to będziesz robił, doda ci Bóg czegoś, co jest tam, tak? I widzimy Boże ostrzeżenia. Zobaczcie, jak prosto i pięknie Bóg przekazał nam swoją wolę. Nam stworzeniu. Bóg stwórca przez słowo, które wypowiedział. Nie? I to jest coś, co jest ze sobą nierozerwalne. Tak jak Bóg stworzył świat, który miał być z Nim nierozerwalny, stworzył atomy, które z założenia miały ze sobą współgrać, stworzył człowieka, który miał być z Nim nierozerwalny, stworzył dla człowieka małżeństwo, które z jego planie, idealnym planie było nierozerwalne. Tak Bóg, jego słowo i człowiek jest z nim też nierozerwalny. Kiedy Bóg przemawia, człowiek jest temu poddany i podlega prawu. Oczywiście, jak widzimy dzisiaj w bezbożnym świecie człowiek próbuje uciec od Bożego prawa. I o ironio, to właśnie tę ucieczkę nazywa wolnością. A człowiek zawsze podlega prawu. Albo podlega prawu Bożemu, który jest ku wolności, ku życiu, czyli to, a będziesz żył, nie rób tego, bo umrzesz, tak? Albo podlega prawu grzechu. Rób to, co chcesz, będzie ci przyjemnie, nie myśl o konsekwencjach, nie myśl o karze, bo ty jesteś najważniejszy. Prawo grzechu, tak? Czyli człowiek jest najważniejszy. A więc po trzecie, prawo Boże dzisiaj... Dla człowieka jest także w Chrystusie i możemy je poznać przez Ewangelię. Tak? Miłuj bliźniego swego jak siebie nawzajem. Jako najważniejsze z przykazów. Miłuj Boga i człowieka. Tak? To jest to podsumowanie Starego Testamentu w kilku zdaniach Nowego Testamentu. Nie? I co człowiek ma zrobić z tym prawem, które przyniósł Jezus? Które podsumował? Które które ludzie żyjący przed Chrystusem nie rozumieli i Bóg musiał wielokrotnie mówić miłosierdziach, a nie ofiar. I przyszedł Jezus, musiał to przypomnieć i co człowiek ma zrobić z tym prawem? I już ostatni fragment. Zobaczcie, drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział, wersety siódmy i 8. Czytamy tam tak, a Wam uciskanym. Dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba, ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając co? Karę, Karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są niczemu. Dokładnie. Czyli mamy to samo prawo wytłumaczone człowiekowi, przetłumaczone na język miłości przez Jezusa. I to też jest Boże Słowo. Czy mówiliśmy tydzień temu? Pamiętacie, że Jezus jest równoznaczny z Bożym Słowem? Jezus przypomina to prawo miłości do tego stopnia, że kiedy Paweł pisze korygujący list do zboru w Tesalonikach, mówi, że mamy być też posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, Paweł mówi, nie ignorujcie Jezusa. Wszystko to, co Jezus powiedział, jest Bożym. Słowem, Jezus ma ten sam autorytet co Bóg. Jezus jest Bogiem, Jezus jest stwórcą, choć objawił się jako stworzenie. I tak był przez niektórych postrzegany. I co mówi o tym prawie Jezusie Chrystusze, że mamy być mu też posłuszni. Tak? A więc zobaczcie, nie tylko zły Stary Testament, bo jest w nim prawo, Dekalog i Bóg jest okrutny i zły, i nie chcemy go znać. To jest nieprawda. Bóg Starego Testamentu jest Bogiem miłościwym i łaskawym, który w prosty i dobitny sposób, jak dziecku, powiedział człowiekowi: To chcę, żebyś robił, Bogu się będziesz podobał, będziesz żył, jeśli to będziesz robił. Tego nie chcę, żebyś robił, jeśli to będziesz robił, umrzesz. Prościej się nie dało. I później mamy Jezusa, który przychodzi i tym ludziom, którzy przez te kilka tysięcy lat od początku tego nie zrozumieli, wykłada to jeszcze prostszy sposób. Będziesz miłował Boga swojego, z całej swojej siły, całej myśli, całej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. Miłosierdzia chce, miłości. Nie? Później mamy listy Pawła, Piotra, i innych, którzy tłumaczą pierwszemu zborowi, jak to praktykować. A ci, i, i to słowo, które wypowiedział Jezus, to, które w niektórych tłumaczeniach Biblii z reguły jest pisane czerwonymi literami, żeby jeszcze dobitniejsze było. Tak jest słowem samego Boga. I to jest coś, co nie możemy nigdy zlekceważyć, coś co musimy pamiętać. Z pierwszego kazania, że Bóg jest Bóg jest stwórcą. Z drugiego kazania Bóg jako jedyny ma autorytet i władzę nad wszystkim co się dzieje. I z dzisiejszego, że człowiek nie jest równy Bogu. Jesteśmy stworzeniem, jest Bóg stwórca, jesteśmy my Boże stworzenie. I to wszystko się dzieje, ta komunikacja, relacja jest poprzez Jego Słowo, które Bóg, którym Bóg tworzył, którym Bóg określał, co jest dobre, co jest złe, co jest wolnością, co jest niewolą, co chce, a czego nie chce, abyśmy robili. Zarówno na kartach Starego, jak i Nowego Testamentu. Zarówno jak to, co mówili prorocy jako Słowa Boże, jak i to, co mówią autorzy Nowego Testamentu jako Słowa Jezusa, czyli Słowa Boga. Czy to nie jest wspaniałe? Nikt z nas nie może, powiedzieć, i, i nie może powiedzieć, ale ja nie mam sposobu, żeby poznać Boga. Jak ja mam poznać Boga? Nikt z nas tego nie powie, bo od razu pojawiają się dwie proste odpowiedzi. Po to, że całe stworzenie głosi chwałę Jego, czyli rozejrzy się dookoła. Wszystko to, co jest, Bóg stworzył. To jest Boże stworzenie. Po drugie, Jego Słowo. Boże Słowo jest tym środkiem tej relacji, nierozerwalnej relacji, która ma być pomiędzy nami a Bogiem, ale ma to być właściwa relacja, nie spoufalająca się człowieka, ale człowieka, który wie kim jest, wie gdzie jest, wie dzięki komu jest. I poprzez Jego słowo, poprzez Boże słowo chwali codziennie Boga, który jest stwórcą tego wszystkiego. Boga, jak czytamy, który tchnienie mocy swojej podtrzymuje tak, istnienie tego wszystkiego. Bo Bóg w każdym momencie może wypowiedzieć inne słowa i wszystko się skończy. Nie? A więc kiedy dzisiaj wrócimy do domu, albo nawet jeszcze teraz, kiedy będziemy składali nasze ręce do modlitwy, pamiętajmy, jaki wspaniały jest Bóg. Bóg, który swoim słowem daje życie, Bóg, który swoim słowem ostrzega nas od złego. Bóg, który jasno i klarownie powiedział, także, aby mi się podobać, nie czyń tego bo będziesz mi się, nie, 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 nie będziesz mi się podobał, będzie to dla mnie obrzydliwością. I Jezusa, który jest równy Bogu, Stwórcą, który przyszedł, przy, przypomniał to człowiekowi, określił to w praktyczny sposób dla Kościoła. Dlatego zapraszam, bracia i siostry, powstańmy, dziękujmy Bogu za Jego słowo, chwalmy Boga, Stwórcę, Stworzyciela tego wszystkiego, co jest na tej ziemi. Zapraszam do modlitwy.